Mamy organizację. Będzie drugi rodzaj, nawet po czarnym. Dwa. Organizację to będzie jeden. Organizację. Jawne. I organizacje tajne. No to parę słów. Pierwsze organizacje jawne ja podyktuję. Jeszcze raz, ze względu na przepływ czego? No to ja mówię, to już było dyktowane chwilę wcześniej, że klasyfikacja ze względu na przepływ, rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej między organizacją a jej otoczeniem społecznym. To już tam dyktowałem, proszę sprawdzić. Nie było kolei. Dyktowałem, tak czy nie? Teraz omawiamy to. Omówiliśmy najpierw inny podział, a teraz omawiamy inny, niezależny od niego. Organizacje jawne są to takie organizacje, które dopuszczają przepływ informacji. Które dopuszczają przepływ informacji. Przepływ informacji dotyczących ich istnienia. Struktury organizacyjno-personalnej, działalności i celów do otoczenia społecznego, no przede wszystkim przez media. No więc teraz nasze obecne wszystkie partie to są organizacje centralistyczno-demokratyczne, ale z naciskiem na centralizm, tak jak w PZPR-ze było. I są to organizacje jawne. Konferencje prasowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest właściwie najzdrowsza sytuacja. Dlatego, no chociaż my nie jesteśmy żadną organizacją, tylko jakimś takim zbiorem grup towarzyskich, ale jawnych, nie tylko dopuszczamy przepływ wszelkich informacji o nas, ale jeszcze sami wpuszczamy to w internet. Jakby tu się dziennikarze pojawili, też byśmy ich miło widzieli, ale się nie pojawiają jakoś, no to jest nie nasza wina. W internecie mogą sobie przeczytać o nas wszystko, ale ich to nie interesuje. No, nie interesuje to nie. Z nocnikiem informacyjnym za nimi nie będziemy biegać. Za przeproszeniem, bo to już są duże dzieci. No i teraz drugi rodzaj to są organizacje tajne. Organizacje tajne, które takiego przepływu nie dopuszczają. Czyli zachowują tajemnicę wobec otoczenia. Czyli zachowują tajemnicę wobec otoczenia dotyczącą tych spraw, co tam dyktowałem poprzednio, już nie będę tego powtarzał, kropka. Przecinek, przy czym tajemnica może dotyczyć wszystkich wymienionych wyżej elementów lub tylko niektórych. Lub tylko niektórych. Nowej linijki. Z tego punktu widzenia możemy organizacje tajne podzielić na dwa rodzaje. A konspiracje
i B, mafię. Alias organizacje konspiracyjne i organizacje mafijne. Więc to muszę powiedzieć, że tego podziału i tej analizy nauczył mnie socjolog, bardziej znany jako polityk niż jako naukowiec, Wiesław Szalowski. Poznałem go w 1957 roku. On mi pożyczał skrypty profesora Pietki z psychologiczno-socjologiczną teorią norm społecznych i ze szczególnym uwzględnieniem prawnych i etycznych. I on mnie w tej dziedzinie doszkolił, tu muszę powiedzieć. Oczywiście, ponieważ nie opublikował tej sprawy nigdzie, to nie miałem do czego dać odsyłacza w tym miejscu. Zresztą sądzę, że nie on go wymyślił. Nie wiem, kto ten podział wprowadził do socjologii. Nie znalazłem nigdzie. Tylko mówię, skąd ja się dowiedziałem osobiście i to, żebyśmy wiedzieli. Otóż teraz podam definicję. Konspiracja jest to tajna organizacja. To jest bardzo ważne rozróżnienie i za chwilę pokażę wam, jak to jest ważne. Konspiracja jest to tajna organizacja, która utrzymuje w tajemnicy wobec otoczenia. Konspiracja jest to tajna organizacja, która utrzymuje w tajemnicy wobec otoczenia informacje dotyczące swej struktury lub działalności. Przecinek. Ale nie ukrywa samego faktu swego istnienia i swych celów. Nie ukrywa samego faktu swego istnienia i swych celów. No przykłady, no dwa przykłady i to takie bardzo charakterystyczne. Typową konspiracją była Komunistyczna Partia Polski. Oczywiście ścisła konspiracja dotycząca tego, kto należy do partii, jaka jest struktura, czy są i gdzie są. Jak to się nazywało wtedy, jaczejki komunistyczne. Jaczejka to inaczej podstawa organizacja partyjna. I słuchajcie, to była bardzo ciekawa sprawa. Żeby założyć jaczejkę, to wystarczyło trzech ludzi, żebyście wiedzieli, jak komuniści działali. To jest socjotechnika komunistów niezwykle skuteczna. Chcieli opanować jakiś zakład, jakąś instytucję. To zależało im tylko na tym, żeby tam prowadzić najpierw jednego swego członka. No, przez znajomości, w taki czy inny sposób. Jak mieli jednego członka, to dawali mu zadanie partyjne, niewielkie, żeby znalazł odpowiedniego kandydata, przeszkolił indywidualnie, bo to konspiracja, jak długo nie został przeszkolony, nie mógł być przyjęty do partii, kochani. Czy wy wiecie, że jeszcze w PZPR-ze był obowiązkowy roczny okres kandydacki, w którym podlegało się szkoleniu specjalnemu dla kandydatów. Komitety odpowiedniego szczebla robiły szkolenie kandydackie. No ja to przechodziłem, chociaż partia już miała władzę. No właściwie tam do tej się głównie ludzie zapisywali, większość ludzi dla kariery. Sobie szczerze. Ja mam dowody, że nie dla kariery, dlatego że to jest ciekawostka. Czy wy wiecie, że całą moją karierę naukową robiłem przed wstąpieniem do partii? To znaczy doktorat,
docentem zostałem jako bezpartyjny, kierownikiem specjalnie dla mnie założonego Zakładu Cybernetyki Społecznej i Metodologii Nauk Społecznych. Wszystko jako bezpartyjny. Mam to udokumentowane. W 1974 roku, jak już dostałem tę nominację, no najpierw na docenta, potem na kierownika tego zakładu, to złożyłem papiery kandydackie do PZPR-u. I od tego momentu ani o jeden szczebelek nie awansowałem, ani w PRL-u, ani, co jest właśnie dziwne, może się wydawać, a no już oczywiście w Pomorocznej też, tym bardziej, ale w PRL-u ani jeden szczebelek. Mało tego, w stanie wojennym rozwiązano mój zakład, mimo że byłem członkiem PZPR. No i proszę was, śmieli się. Dlaczego ja wstąpiłem do partii? No, motyw znacie, rzeczywisty, ale tajny. A jak ja to tłumaczyłem ludziom, jak się ludzie śmieli? Ja wstąpiłem do PZPR z wdzięczności za słuchanie. Znajdźcie mi kogoś takiego, co do PZPR z wdzięczności. No w 1974 złożyłem papiery, a po rocznym stażu kandydackim w 1975 zostałem kandydatem. I od tego czasu już ani ja, ani nawet moja żona nie awansowała, bo żona zrobiła habilitację w 1974. Dostała nominację docenta w 1974 i też nie awansowała, więc nawet można powiedzieć zablokowano awans i mnie, i żonie. No ale to nieupoważne w IPN-ie do ubiegania się o status pokrzywdzonego. Ustawa nie przewiduje czegoś takiego. No więc proszę was, tak wygląda, ta sytuacja wygląda. Więc tak było też i u komunistów przed wojną. To była stara tradycja. Ja przeszkolił indywidualnie tego drugiego. Został ten drugi przyjęty do partii, to ci dwaj dostawali zadanie partyjne znaleźć trzeciego. Przeszkolić, wciągnąć do partii. Jak było trzech, to dostawali zadanie partyjne. Założyć podstawową organizację partyjną. Tres faciunt collegium. Bardzo uzasadnione. Jak mieli już trzech w danym zakładzie, to mówili, że zakład jest ich. Żebyście wiedzieli. I to jest uzasadnione socjotechnicznie i psychologicznie. Otóż wtedy jest taka sytuacja. Jak jest referat, jeden z ludzi wygłasza referat, to pozostali dwaj umówieni w odległych miejscach sali są i zabierają spontanicznie głos, popierając tego trzeciego. Tu jeden, tu drugi. Nawet tam dla niepoznaki mogą powiedzieć, że no z tym przedmówcą to ja się nie ze wszystkim zgadzam, ale w tym, że on popiera tu prelegenta, to oczywiście ma rację. Uwiarygodnia się od razu. I wtedy ludzie uważają, aha, no na sali jest poparcie. Dziennikarz odnotuje, że tak, były głosy z sali poparcia. Bardzo ważna sprawa. Jak jest się samemu... To trzeba bardzo dużej odporności psychologicznej i takiego daru, charyzmy, żeby narzucić ludziom swoje, czy zasugerować swoje poglądy. Jak jest dwóch, to już jest lepiej, ale to jest mało. Jak jest trzech, a reszta nie jest odpowiednio przeszkolona i zorganizowana, to się opanowuje salę. Pamiętajcie. Ale też odwrotnie to działa, bo można poprzez właśnie tych kilku ludzi rozwalić. Będących osadzonych na widowni, może rozwalić. Tak. Oczywiście. Referującego. Oczywiście, jak referuje nie nasz, tylko wrogi, to będą spontaniczne głosy z różnych części sali. Tam jeszcze podjął zasła, kochani, nieboszczka służba bezpieczeństwa, w partii X te numery przeciwko mnie stosowały. Ludzie, którzy mnie skądinąd nie znali, atakowali mnie z sali z różnych miejsc,
jak wściekli tam innych, agitowali, atakować tego Koseckiego, wstrętny komu i tak dalej. No ja sobie z tym dałem radę, bo to oni stosowali chwyty numer 1 i 2 już na dalszym etapie, także wiele mi to nie zaszkodziło. W bezpośrednim starciu oni nie mieli szans ze mną, nawet nie musiałem mieć na sali nikogo tam zmówionego, ale to rzadki przypadek, bo, no bo miałem przewagę informacyjną i dlatego wy tyle musicie studiować, żeby mieć odpowiednią przewagę informacyjną, żeby nawet samemu móc się rozprawić z czymś takim. Ale generalnie powinna być jaczejka, to znaczy co najmniej trzy osoby. No dobrze, więc konspiracja dotyczyła tych spraw, ale faktu istnienia KPP nie ukrywano, jeszcze nawet propagowano programu do 1935 roku utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej, nie ukrywano w materiałach propagandowych, w ulotkach rozprowadzanych nawet w wojsku dość sprawnie. No moja mama w Bydgoszczy pracowała w Białymstrzyżu i opiekowała się bibliotekami w jednostkach wojskowych. I mówi, że cholera, ciągle trzeba było szukać po tych książkach, które były wypożyczane i tam ulotki komunistyczne się znajdowało. Co się namierzyło jedne, to potem się pojawiały znowu w wojsku, gdzie przecież działał kontrwywiad i to nie najgorzej, więc komuniści w tej robocie byli rzeczywiście sprawni. No więc to jest konspiracja, inny rodzaj. Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa. Ukrywano w tajemnicy, kto należy, jaka jest struktura, gdzie są sztaby, gdzie składy broni, ale nie ukrywano faktu istnienia Państwa Podziemnego. Nawet wydawano, Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej wydawało biuletyny w imieniu Polski Podziemnej. No jak było zamach na Kuczerę, Niemcy mówili, to bandycki albo terrorystyczny zamach. Oni się bandytem, no raczej nazwa bandycki niż terrorystyczny używano, ale czasami też używali słowa terroryzmus. No i nie ukrywano, że to Armia Krajowa w imieniu Polski Podziemnej dokonała zamachu z wyroku sądów Polski Podziemnej. No tylko ukrywano, starano się ukryć kto, gdzie, jak i tak dalej. Kto dokonywał, kto rozpracowywał, to było tajemnicą. No a teraz mafie. I to proszę zanotować. Mafia jest to organizacja tajna, która utrzymuje w tajemnicy sam fakt swego istnienia. Nas nie ma. Kto mówi, że my jesteśmy, to spiskowa teoria dziejów, to śmiechu warte. Ha, ha, ha. Jakiś maniak obsesjonalny. Utrzymuje w tajemnicy sam fakt swego istnienia lub, proszę zauważyć, że to jest spójnik lub, właściwe cele swej organizacji, czyli to, co konspiracja ujawnia. Czyli mafia jest odwrotnością konspiracji. Lub właściwe cele swojej organizacji, przecinek, przy czym tajemnica dotycząca właściwych celów mafii jest zachowywana czasami nie tylko wobec otoczenia,
przecinek. Ale nawet wobec większości członków samej mafii. Szczeble wtajemniczenia, w nawiasie, szczeble wtajemniczenia. Mafię dzielimy na dwa rodzaje. Jeszcze tu będziemy mieli dodatkowy podział. Pierwsze quasi-mafie, czyli pseudo-mafie. Quasi-mafie. To jest nieprzyjemne kwasi-mafie. No to zaraz podam definicję, to każdy sobie sam odpowie w ramach ćwiczeń. Lożą. Nie no, loża, no loża to w teatrze jest, nie? Śmierca. Więc quasi mafie. Tutaj proszę sobie zanotować. Która ukrywa tylko fakt swego istnienia, ale nie ukrywa celów. Które propaguje, jak to się mówi, pod cudzą flagą. Oraz mafię właściwą o całkowitej manierze informacyjnej. Mafia właściwa. O całkowitej właściwa. O całkowitej barierze informacyjnej. Która, tu go zdefiniujemy, która ukrywa zarówno fakt swego istnienia, jak i prawdziwe cele. Prawdziwe te, to znaczy te, do których realizacji dąży. Jakie właściwe cele? No i jeszcze jest trzeci rodzaj. Mafia właściwa o częściowej barierze informacyjnej, właściwa o częściowej barierze informacyjnej.
mafia właściwa o częściowej barierze informacyjnej nie ukrywa faktu swego istnienia. Zaś ukrywa właściwe cele swej działalności. Czyli tumani ludzi, podaje inne cele. No i przykłady. Przykłady. Znaczy ten podział jest oczywiście formalny i wynika z formalnych kryteriów i to już tego mnie nie uczył Wiesio Chrzanowski, tylko to już była moja analiza sformalizowana. Natomiast no jest pytanie, czy to jest tylko abstrakcyjny podział, który sobie wymyślił pan Kosecki siedząc przy biurku, bo mu tak formalnie wyszło, czy też to ma coś wspólnego z rzeczywistością społeczną. No to przykłady. Oczywiście przykłady nie są dowodem istnienia, bo możliwość istnienia takich struktur wynika z dedukcji. I to jest potęga myśli dedukcyjnej. Jakby nie znalazł przykładów, no to nie to znaczy, że dedukcja, teoria jest mocniej diagnostyczna niż empiria socjologiczna. Ale znalazłem empiryczne przykłady. Najpierw robiłem dedukcję, że takie rzeczy mogą istnieć, a później szukałem przykładów. Więc tak, przykładem quasi-mafii może być kierująca obozem mendeckim organizacja o nazwie Liga Narodowa. To była quasi-mafia. On wobec otoczenia społecznego ukrywała fakt swego istnienia. No, nigdzie nie była zarejestrowana. Nie reklamowano na zewnątrz faktu jej istnienia. W szczytowym okresie liczyła 300 członków wszystkiego. I kierowała olbrzymim obozem narodowym w trzech zaborach. 300 ludzi. I to wystarczyło zupełnie. Piłsudski w parasolu to nawet mniej niż 100 wyszkolił i też mu starczyło. Więc jak ktoś przecenia rolę ilości, to jest postmaterialistą dialektycznym, który uważa, że ilość przechodzi w jakość, a my uważamy, że ilość przechodzi w byle jakość. O czym się przekona, a nie Boszka PZPR na przykład. A i te obecne partie już zaliczne są, ale to jest ich sprawa. W każdym razie ona ukrywała wobec otoczenia społecznego fakt swego istnienia, gdyż chciała i praktycznie przenikała i sterowała organizacjami politycznymi, i jawnymi, i tajnymi, we wszystkich trzech zaborach. No tu były, powiedzmy, ograniczenia prawne. Nie można było zarejestrować wtedy organizacji, która by politycznej, jeszcze w dodatku niepodległościowej, w trzech zaborach. Ale trzeba było scalać te trzy zabory, zakładając jakąś tajną strukturę. Ale gdyby ta struktura ujawniła fakt swego istnienia, to prędzej czy później organy policyjno-kontrwywiadowcze tych państw by ją namierzyły i rozbiły. I byłoby po wtokach klatki na policji. Tak jak było z rządem narodowym w czasie powstania styczniowego na przykład. No i jedyną metodą było założenie organizacji mafijnej, ukrywającej fakt swego istnienia. Nie ma
Ligi Narodowej nie było. I fakt jej istnienia dopiero wyszedł na wierzch już w Polsce niepodległej. I zresztą mniej więcej właśnie wtedy, jak ta bariera tajemnicy już była niepotrzebna i została usunięta, no to Dmowski rozwiązał Ligę Narodową w 1927 roku i założył jawny, masowy ruch w postaci obozu Wielkiej Polski. I tam ilość przeszła w byle jakość. Bo to już było 250 tysięcy. To była najliczniejsza organizacja społeczno-polityczna w Polsce przedwojennej. Na drugim miejscu było Stronnictwo Ludowe, dopiero po zjednoczeniu Ruchu Narodowego w 30 latach to miało 150 tysięcy. A oczywiście w obozu Wielkiej Polski byli przedstawiciele wszystkich klas i stanów. Ale to jak udało się Senat rządzić, jeżeli mieli taką opozycję? Co, komu rządzić? Senacji. No Dmowski rozwiązał Ligę Narodową, proszę czyli pana. Już ta ilość była, nie była zbyt... Ilość? Dmowski miał masówę, a Piłsudski miał elitę. I kto zdobył władzę? Masówa czy elita, przepraszam? Dmowski miał 250 tysięcy, a Piłsudski miał tych swoich kilkudziesięciu parasolników. Plus tam legionistów, no przez legiony przeszło kilkanaście tysięcy raptem ludzi. No to był inny rząd wielkości niż miał Dmowski. I kto zdobył władzę, kochani? Tu macie socjotechniczną sprawność. Elity i masówy. Masówa to jest potrzebna przy wyborach i tak od czasu do czasu. Także te masowe demonstracje na ulicach to nie jest dążenie do zdobycia władzy. Ludzie się sugerują tym, że hitlerowcy robili wielkie demonstracje i potem zdobyli władzę. Ale technologia ich dochodzenia do władzy nie polegała tylko na ulicznych awanturach. One też tam grały swoją rolę, ale nie to decydowało. No decydowało wygranie demokratycznych wyborów, kochani. To istota sprawy. Więc proszę was, to była Liga Narodowa. W pewnym okresie do Ligi Narodowej należeli Witos i Korfanty. Tylko później, już po odzyskaniu niepodległości, właściwie Liga Narodowa straciła rację bytu. A dowodem na to było, że przestała być funkcjonalna. Wybory prezydenckie w 1922 roku. Sprawa głosowania na kandydata obozu narodowego Maurycego Zamoyskiego. Niezwykle zasłużony człowiek w Komitecie choćby Narodowym w Paryżu, którego działalność z prywatnych pieniędzy w dużej mierze finansował, zostawił rodowe klejnoty. Dmowski daje świadectwo w polityce polskiej i odbudowaniu państwa. No człowiek znający języki bywały, znający Europę i świat. Obóz Narodowy go wysunął na kandydata. Gdyby Liga Narodowa jeszcze wtedy funkcjonowała dobrze, to Witos powinien był głosować na Maurycego Zamoyskiego. Ale Witos, już tu podziała, przywódca, trybun ludowy. No jakżeż na arystokratę, obszarnika będzie przywódca chłopów głosował? No nie, z przyczyn klasowych to nie wchodziło w grę. Straciłby elektorat, od razu lewe skrzydło Ruchu Ludowego by go zmiotło. Dosłownie powiedzieli, o patrzcie, sługa arystokratów, obszarników, o cześć wam panowie magnaci, etc., etc. No i Witos nie mógł sobie na takie luksusy pozwolić i nie głosował za Maurycym Zamoyskim, dlatego Maurycy Zamoyski nie został wybrany, potem został wybrany Narutowicz i to miała tragiczny finał. Więc Moskwicz
dostał lekcję poglądową, że w kraju demokratycznym już Liga Narodowa jest anachronizmem. I szybko wyciągnął wnioski. Dmowski się szybko orientował, szybko rozwijał i jego dawni uczniowie zostawali w tyle za nim. Stawali się anachronistami. Już w owym czasie można by powiedzieć paleolendekami. Dmowski nigdy paleolendekiem nie był, bo się ciągle szedł naprzód. Czytajcie jego dzieła. To jest piękna, piękna literatura. No i proszę was, to jest Liga Narodowa. Przykładem mafii właściwej o całkowitej barierze informacyjnej było na przykład Wolnomularstwo Narodowe w czasach Królestwa Kongresowego. No ale zostało namierzone przez carską policję z powodu zdrad, powiedzmy sobie szczerze. No i carat się strasznie mścił. Bo pamiętajcie, że była taka sytuacja. Na początku istnienia kongresówki wolnomularstwo regularne było dozwolone. Aleksander I w Paryżu się tym zafascynował, pozwolił działać. Sam chyba nawet wstąpił, ile mnie pamięć nie myli. No i te loże wolnomularskie sobie działały legalnie do pewnego momentu. Dobre parę lat to trwało. I teraz niepodległościowcy polscy, bo oczywiście wolnomularstwo regularne nie miało w celach wywalczenia niepodległości polskiej. Oni mieli cele ideologiczne, a nie strategiczne. To jest właśnie to. Przed czym ja przestrzegam, żeby nie próbować kluczem wolnomularskim otwierać drzwi taktycznych, operacyjnych, a nawet strategicznych, poza wyjątkowymi sytuacjami, bo wolnomularstwo działa w płaszczyźnie ideologicznej i co najwyżej robi dywersję ideologiczną u przeciwników, ale nie taktyczną. Nie należy sobie wyobrażać, że to jest struktura, która siedzi i steruje wszystkim. Błąd. Błotka sierżanta w okopach, który sobie wyobraża, że to tam też są tacy sierżanci. A tam są oficerowie sztabowi. Więc proszę was, polscy niepodległościowcy postanowili wykorzystać szyld wolnomularski, czyli działać pod cudzą flagą. I dlatego przyjęli nazwę i socjotechnikę działania mafijną, nazywając się wolnomularstwem narodowy. No to w pełni nazwa była taka, wolne mularstwo narodowe. To nie była regularna masoneria. No ale nieszczęście polegało na tym, że po paru latach w Rosji carskiej wolnomularstwo zdelegalizowano i zaczęto weszyć za wolnomularzami. I ten ta osłona informacyjna, ta flaga cudza, pod którą działano na kamuflażu, stała się obciążeniem. Carska policja, która stała na wysokim poziomie profesjonalnym, rozpracowała i wsadziła do więzienia. Najbardziej się mściła oczywiście na głównym wolnomularzu narodowym, Łukasińskim, który, no wiadomo jak go trzymali do końca życia i to w ciężkim więzieniu w Schlisselburgu. A powstańcy listopadowi mogli go odbić, a przegapili, nie odbili niestety. Więc to jest wolne mularstwo narodowe. No powiedzmy sobie szczerze, Liga Narodowa Demokratyczna była typową mafią właściwą całkowitej barierze informacyjnej. Jasna rzecz, że w tej książce tutaj, która wychodziła w PRL-u, jej jako przykład nie podawałem, bo obowiązywała wszystkich członków Ligi zasada, to zresztą jest nawet w tym fragmencie naszego programu, który jest w Wikipedii. Na zewnątrz każdy członek Ligi występuje tylko w swoim imieniu, nigdy w imieniu Ligi. Ligi nie ma. A niektórzy członkowie już tak są służbiści, że no nic twierdzą Ligi nie, bo no to, co tam bezpieka rozpracowała,
i wyrokiśmy dostali, a później rehabilitacja, Przemek nawet order, no to już trudno. Sorry, Wineszu, no to tak, tam istniała, a potem już nie było. No ktoś się oburza na tych członków Ligi, co zaprzeczają jej istnieniu. Chociaż sami niektórzy to zaprzeczają, bo nie wiedzieli, że ona dalej działała, ale nawet taki jeden, co działał sam i nawet był przeze mnie przedstawiony samemu panu Walentemu Majdańskiemu, to publicznie mówił, nie było Ligi. No to się oburzają, kłamca. Ja przepraszam, przestrzegał Merty. Tajemnica Mafina się nazywa Omerta. Człowiek uważa, jak go nikt nie zwolnił z tajemnicy, to jest obowiązany nadal działać zgodnie z instrukcją. I mówi, nie ma. Taka była instrukcja. Ja, ktoś w PRL-u próbował węszyć i mówić, że jakaś nadal działa Liga Narodowo-Demokratyczna, to każdy z nas miał obowiązek mówić. Tak, kiedyś było, ale została namierzone, rozbite przez bezpiekę, wdeptane w ziemię i nie ma. A kto węszy za nią, to jest spiskowa teoria dziejów, jakieś obsesje policyjne i koniec. No i niektórzy przestrzegają tej Umberty, chwała im za to. Chociaż to nie wtajemniczeni uważają ich za swołocze, kanalie, nierzawców i tak dalej. Ja nie. Ja ich pod tym względem bronię, chociaż to czasem nieapetycznie i tam mam nieraz nawet mam obawy, czy ich jakieś obce służby nie przewerbowały, ale niezależnie od tego, z punktu widzenia przestrzegania omerty, oni są korekt. Ja się zastanawiałem, no wiecie, kogo ja mam na myśli, już nie będę wymieniał, się zastanawiałem, no przecież ja go z tajemnicy nie zwalniałem. On zresztą był już tam wyżej przedstawiony. Być może złożył przysięgę wyższego szczebla, ale to ja nie wiem. Pojęcia o tym nie mam. No to tym bardziej go oferta obowiązuje. To takie właśnie różne subtelności. A jak się zna na tą wiedzę, to się wie, czym to się je. Słuchajcie, natomiast masoneria. Masoneria różnie. W krajach, gdzie jest nielegalna, to działa jako mafia właściwa z całkowitą barierą informacyjną, a tam, gdzie działa legalnie, tak jak w Polsce, to no, co najwyżej z częściową barierą informacyjną, albo nawet nie jako mafia. Przy czym zauważcie, że ja tu słowa mafia, i to proszę podkreślić, nawet zapisać, podyktuję. Nazwy mafia nie używamy tutaj w znaczeniu takim jak w naukach prawnych. W naukach prawnych oznacza to organizację przestępczą określonego charakteru. Nasza definicja jest z tego punktu widzenia neutralna, czyli indyferentna. Organizacja mafijna może być zarówno bardzo zła, jak i bardzo dobra. No sam na procesie rehabilitacyjnym 19 lutego 1992 roku w swoim przemówieniu w Sądzie Najwyższym ujawniłem, że nasza organizacja miała charakter mafijny, ale w naszym znaczeniu, a nie w znaczeniu karnoprawnym. No i pamiętam, jak wyszła moja książka Tajemnice Mafii Politycznych i tam używałem tych nazw. To na spotkaniach autorskich starzy działacze, no, edecy piorunowali, no jak pan mógł taką organizację szacowną jak Liga Narodowa nazwać mafią? Ja mówię, proszę pana, ale ja używam słowa mafia nie w tym znaczeniu, co pan myśli, tylko w znaczeniu definicji podanej w mojej książce Cybernetyka Społeczna. Ona wyszła 3 lata wcześniej przed tajemnicami mafii politycznych i ona jest neutralna. To nie mogłem mu powiedzieć, panie, ja sam jestem w takiej mafijnej organizacji, teraz działającej wtedy. Bo formalnie wtedy byłem zobowiązany mówić, że Ligi nie ma.
zniszczyli, wdeptali w ziemię i koniec. No później już żeśmy uznali, że działalność Ligi została zawieszona w 90 roku. Wezwano działaczy do działania w jawnych organizacjach. I konspiracji. Tak, bo już nie było potrzeby. No tak jak Moski rozwiązał Ligę w latach 20. i koniec. Teraz proszę was, w wolnym mularstwie istnieją szczeble wtajemniczenia. Prawda? No i tu, to jest element socjotechniki mafijnej. Przy czym, tam gdzie wolnomularstwo działa oficjalnie i jest zarejestrowane, nie można tego jednak nazwać organizacją mafijną, nawet w tym naszym znaczeniu neutralnym. Dlaczego? Dlatego, że w wolnomularstwie wiadomo, że są te szczeble wtajemniczenia. Jest zarejestrowana organizacja, no tak jak te co najmniej cztery obrządki masońskie w Polsce teraz, a może już więcej tego jest. I członkowie i otoczenie wie, że istnieją szczeble wtajemniczenia. A na czym polega tajemnica? Tajemnica polega na tym, że członkowie niższego szczebla nie wiedzą, kto z nich należy do wyższego szczebla. Tylko tyle. Dopiero jeżeli zostanie wtajemniczony, to będzie wiedział, kto jest na wyższym szczeblu, ale nie będzie wiedział o tym jeszcze wyższym. No, z wolnomularstwem, jak twierdzi pan Krański, jest też tak, że się tam ukrywa rzeczywiste cele, jest wtajemniczenie co do rzeczywistych celów. No, ja się na niego powołuję, bo akurat tej sprawy na dokumentach sam nie badałem. No to by był już pewien element mafijności właściwie, ale to by trzeba udowodnić, kto jest tym zainteresowany, niech czyta Krańskiego. No na przykład Krański podaje, że przy przyjmowaniu na ten chyba najniższy stopień wolnomularstwa regularnego całuje się Ewangelię. Składa się przysięgę i całuje się Ewangelię. No więc każdy myśli, że no super, chrześcijańska organizacja. Ale jak twierdzi Krański, to jak przejdzie ten delikwent na wyższy szczebel, to się dowie, że to miało ukryte znaczenie pożegnania z Ewangelią. No ja tutaj cytuję Krańskiego, bo ja akurat tych badań wolnomularsko-logicznych nie prowadziłem, więc tylko cytuję Krańskiego. Ale no, jeżeli by tak było, jak on pisze, to byłby, no, to byłby przykład ukrywania celu. A tacy taka scientiolodzy, no nie myślę, że mówię. To jaka to organizacja? Proszę pana, to już raczej dywersja etyczna prowadzona przez wywiady. No, czy struktury wywiadowcze to mafia? No stosują pewną socjotechnikę mafijną oczywiście, ale to nie są organizacje stricte polityczne, tylko organizacje, które obiektywnie są używane do dywersji. Chociaż członkowie mogą mieć bardzo szlachetne cele i chcieć realizować dobro ludzkości i tak dalej, subiektywnie. Mogą to być bardzo szlachetne osoby, ale obiektywnie demoralizują elity, dlatego jak scjentolodzy zaczęli działać w Republice Federalnej Niemiec, to Verfassungsschutz chyba doprowadził nawet do ich delegalizacji, ale zaraz były interwencje dyplomatyczne amerykańskie, że to jest pogwałcenie wolności religijnej, karty praw człowieka i według moich informacji zmuszono do zalegalizowania, chociaż tam oczywiście Niemcy się jakoś przed tym bronią, bo wiedzą, czym to pachnie. Demoralizowanie przeciwników, no to Niemcy mieli opanowane za granicą bardzo dobrze. No ale tutaj no, trafił frant na franta i wyciągnął kuranta, jak to się mówi. Ja się tam nie mieszam w wewnętrzne sprawy niemieckie i na terenie Niemiec
nie byłbym zainteresowany w zwalczaniu scjentologów. Chociaż może to przesada już socjotechniczna, ale mówię, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Co ja się będę mieszał w wewnętrzne sprawy? Jak to połączyć z cywilizacją łacińską? No to jest takie podejście łacińskawe, a nie łacińskie. Nie, no ten interes ma. No po prostu bardzo prosta sprawa, jakaś ja mam możliwości wpływania na sytuację w Niemczech. Za wysokie progi na moje nogi. A w tę walkę między agenturą amerykańską a niemieckim Verfassungsschutz, no to ja tylko mogę kibicować. O, i mogę powiedzieć tak, ja mam postawę otwartą, posoborową. Dialog, dialog, dialog i z jednymi, i z drugimi, dialog ponad wszystko. Bo ten kościół posoborowy to jest kościół dialogowy, z wszystkimi. Dialogować, 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 jeszcze raz dialogować. Ale swoje robić. No, słusznie. Tak powinno być, ale o tym się nie mówi. Tylko dialog. No proszę zobaczyć tych mediotów katolickich. Tylko dialog. Bo kto wie, to wie. A kto wie, to wie, a kto nie wie, to nie wie. Tak. A z tymi, co dialog, no to się dialoguje. Dialogować trzeba z wszystkimi. Jest to jedyna słuszna postawa oficera wywiadu. Przepraszam, człowieka z otwartą postawą. Dialog, no bo jak nie mamy dialogu, to nie mamy kontaktu operacyjnego. Powiedzmy sobie szczerze, jak widzicie, ja tu akituję nawet za tym osoborowymi dziwactwami, za przeproszeniem. One mają też swoje uzasadnienie, tylko trzeba umieć je wykorzystać. Ale jak się słucha tych duchownych mediotów, co mówią o dialogu w telewizji, no to ja dziękuję za to. Ale to są ci celebryci tacy duchowni, bo tam normalny duchowny nie ma wstępu. Żeby być celebrytą, to trzeba się zasłużyć reakcji międzynarodowej, no nazwijmy to. I teraz słuchajcie, no co można powiedzieć o tych sprawach? Otóż jeśli chodzi o konspirację, no to tam musi być centralizm. Demokratyczne konspiracje to nie mają szans. I proszę was, one mają dużą sprawność w działaniach taktyczno-operacyjnych. Czyli ten krótki, średni horyzont. Jak sprawna była na przykład organizacja bojowa PPS w okresie rewolucji 1904-1906? To była ta OBPPS. Albo politycznie to się też nad budową była PPS, frakcja rewolucyjna kierowana przez Piłsudskiego, czyli tak zwane fraki. Składała się w tym okresie z około 5000 bojowców i potrafiła wywołać zamieszanie w całej kongresówce, a 15 sierpnia 1906 roku podczas tak zwanej krwawej środy w wyniku akcji, w której brało udział tu kilkunastu ludzi, bojowców, i to w mieście posiadającym 30 tysięcy wojska i policji, władze zaborcze zostały zmuszone do ściągania do Warszawy sił zbrojnych z innych punktów kongresówki. Patrzcie, jakie to siła przebicia. No ale to jest efekt taktyczno-operacyjny tylko. A na dłuższą metę rewolucja się załamała, wszystko siadło i potwierdziło się to, co już Stalin pisał, inni marksiści z tej pracy Stalina, Anarchizm czy socjalizm. Terror indywidualny nie prowadzi do rozwiązań politycznych. Głębokie słowa. Piłsudski się o tym przekonał. Miał organizację super sprawną, konspiracyjną, terrorystyczną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z punktu widzenia metody, ale znowu teraz z tego słowa terroryzm zrobiono negatywny stereotyp, a nie naukowe określenie.
ja używam tego słowa w sensie naukowym, a nie współczesno-propagandowym. No to proszę was, Piłsudski z tego zrezygnował. Ostatnia akcja tego rodzaju to była słynna akcja pod Bezdanami, gdzie kasę zdobył. Obrabowali bojowcy pociąg pocztowy z dużymi pieniędzmi i potem wysiadł z czerwonego tramwaju. W 1908 roku założył Związek Walki Czynnej, który już zaczął przygotowywać kadry dla niepodległej Polski. Natomiast organizacja Dmowskiego, Liga Narodowa, praktycznie powstała w 1893 roku, ale miała dłuższą historię, wywodziła się z Ligi Polskiej w 1888 roku, założonej w Szwajcarii, i z Ligi Polskiej wyrósł i Obóz Narodowy, i Obóz Piłsudskiego, bo ona inspirowała powstanie i Obozu Narodowego, i PPS-u. I tak po prawdzie, słuchajcie, to nasza Liga Narodowo-Demokratyczna nawiązywała do tradycji Ligi Polskiej, tej polskiej organizacji mafijnej, która inspirowała oba skrzydła Obozu Niepodległościowego. I w programie Ligi Narodowo-Demokratycznej, który wprawdzie był podnoszony pod niebiosy przez pana Żaryna na tej konferencji, tylko bez podania autorstwa. Nie powiedział o tym, że to ja byłem autorem, a ja za to dostałem wyrok, odsiedziałem. Także mam to sądownie zaklepane. A on pominął, bo mu nie pasowało. Ja tam w IPN-ie nie jestem lubiony. Ale oczywiście wysłałem powiadomienie do przełożonych Żaryna w IPN-ie, że on popełnił tak zwany anonimowy plagiat, to się nazywa w języku prawnym, zatajenie autora. I ostrzegłem, że jeżeli wydadzą materiały z konferencji z tym plagiatem, to będę dochodził na drodze sądowej odszkodowania. Można spore odszkodowanie na taką rzecz dostać. Zresztą biegły sądowy, który w takich sprawach występuje, mówi, trzeba było cicho siedzieć, niech oni opublikują i wtedy rąbnąć. Ja mówię, nie jestem złośliwy, żeby tam się czaić na IPN. Ja ich ostrzegłem. No i proszę was, on tam wziął pewne fragmenty właściwie z preambuły tego programu, bo mu to się spodobało, wychwalał pod niebiosa, a ten program miał taki dalszy ciąg, który można powiedzieć, jeszcze dziś pewne elementy nie powinny być publikowane. Bo ten program był taki, że dawał cele, które w owym czasie wydawały się zupełnie nierealne. No na przykład odwrócenie zasady rosyjskiej. Rosjanie uważali, że ziemia rosyjska to jest każda ziemia, której dotknęła stopa żołnierza rosyjskiego. A myśmy to odwrócili. Potraktowaliśmy jako ziemię polskie wszystkie te, które kiedykolwiek należały do Polski. I nie chcemy ich przyłączać z powrotem do Polski, ale uważamy, że czujemy się za nie odpowiedzialni i powinniśmy walczyć o ich wyswobodzenie w granicach przedrozbiorowych, czyli dzisiejsza Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, właściwie nawet Estonia. No to było wtedy tak nierealistyczne, przecież ten program ja pisałem w 1958 roku, że na rozprawie adwokat mój mówi: Wysoki Sądzie, proszę uwzględnić jako okoliczność łagodzącą, że ten program jest tak nierealistyczny, tak wręcz głupi, że to tylko smarkacze mogli sobie wymyślić i to przez swoją głupotę i brak realizmu jest, nawet nie jest niebezpieczne dla socjalizmu. I są to uwzględnili, no, dostaliśmy wyroki, no, bardzo łagodne. Przemek Górny i ja po 2 lata więzienia, a w więzieniu tylko ja zostałem, po wyroku wszystkich zwolniono. Czyli ten dalekosiężny program jeszcze
funkcjonował jako okoliczność łagodząca, bo tam jeszcze inne były matactwa, już nie wnikam tu, bo nie chcę was uczyć matactw sądowych. Tylko mówię o programie. Ale słuchajcie, nie wszyscy ludzie byli zapoznawani z wszystkimi elementami programu. Były szczeble wtajemniczenia, no stosowaliśmy socjotechnikę mafijną, bo nie można było inaczej. Ale przecież z samego życia ta część programu została zrealizowana. Ta, która się wydawała zupełną fikcją. Prawda? No tam były jeszcze dalsze rzeczy, które jeszcze nie są zrealizowane. To już nie będę o nich mówił. Ale na dobrą sprawę, jakby ktoś chciał, to można do tego dotrzeć. No przyjmijmy, że te dalsze są tak nierealistyczne, że nie ma co o nich mówić. Powiem jak mój adwokat na rozprawie. I zresztą nawet w tej mojej książce, gdzie analizuję ten nasz program, to tam pewne rzeczy opuściłem. Ale to już jest sprawa czysto, powiedziałbym, taktyczno-operacyjna, nawet nie strategiczna. I teraz słuchajcie, na zakończenie, no jeszcze mamy parę minut, to ja wam powiem enumeratywnie o zasadach, podstawowe zasady socjotechniki propagandy. O! Omówimy je sobie później bardziej dokładnie, w ciągu już roku akademickiego. O, to jest z epoki, też w okresie, gdzie trzeba było pracować na samiznatach, czyli materiałach maszynopiśmiennych. Elementy socjotechniki propagandy. No propaganda jest podstawową metodą walki informacyjnej. Ona oczywiście była rozbudowywana przez wszystkie organizacje. Dwa lata temu, właśnie w Suwałkach, omawiałem socjotechnikę hitlerowskiej propagandy. Ja nie pamiętam. Nie będę teraz do tego wracał, tylko przypominam, że coś takiego było. Natomiast tu wymienię elementy socjotechniki propagandy, które po raz pierwszy opublikowałem w mojej książce Cybernetyka Kultury. Powtórzyłem w Cybernetyce Społecznej i jeszcze w książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej XX wieku na dzieje PRL. Ale teraz właśnie ze względu na to już mogę je w skrócie omówić. Oczywiście tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że w propagandzie trzeba wykorzystywać kod społeczno-kulturowy. Proszę zaznaczyć. Kod społeczno-kulturowy społeczeństwa. Kod społeczno-kulturowy społeczeństwa, którego podstawowym elementem są stereotypy. Stereotypy rozumiane jako pewne standardowe szablony, służące jako układ odniesienia i filtr dla wszelkich informacji. Służą do odróżniania swoich od obcych, złych od dobrych i tak dalej. Oczywiście w nauce my staramy się wyeliminować wszelkie stereotypy, bo one zaburzają diagnozę, ale w propagandzie się trzeba do nich odwoływać, bo społeczeństwo nie jest złożone z samych naukowców czy oficerów, analityków wywiadu na przykład.
No i teraz one stereotypy stanowią element cementujący grupę. I można powiedzieć tak, że w polskim kodzie społeczno-kulturowym funkcjonują trzy zasadnicze stereotypy. Pierwszy. Stereotyp rycerski. To jest stereotyp człowieka, który opanowuje motywacje witalne, w nawiasie strach przed utratą zdrowia, życia lub pozycji w stadzie i motywacje wyższych, to znaczy etycznych lub ideologicznych, ale bardziej etycznych. I dlatego w propagandzie skuteczny chwyt to jest moralne dyskredytowanie przeciwnika. Mówimy motywacje etycznych lub ideologicznych, czyli motywacji wyższych. Dlatego zgodnie z tym skuteczność tych działań prowadzonych przez danego osobnika jest nieważna w ogóle. Dlatego się czci pamięć, no na przykład żołnierzy wyklętych. To, że przegrali, nieważne, ale z motywacji wzniosłych przypisuje się im wzniosłe motywacje. Stereotyp męczennika to jest wyższy szczebel stereotypu rycerskiego. To jest stereotyp człowieka, który już nie tylko opanował te niższe motywacje w imię wyższych, ale cierpiał lub zginął za dobrą sprawę. To też można odnieść się do żołnierzy wyklętych. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ale zwłaszcza tych, co polegli. Teraz Łączka Katyńska, teraz ta łączka tych pomordowanych powiedzmy w więzieniu na Rakowieckiej. Partia, jak obecna propaganda, wykorzystuje polski kod społeczno-kulturowy precyzyjnie. I to jest skuteczny element. No i stereotyp męczennika to jest stereotyp człowieka, który nie tylko opanowuje te niższe motywacje, czyli witalne i ekonomiczne również, jak działał dla zysku najemny żołnierz, no to i owszem, ma szacunek, ale to nie jest stereotyp żaden, ani rycerski, ani męczennika. Najemny żołnierz nie jest rycerzem. Tylko zbójem. Nie. Zawodowcem po prostu. Zawodowcem. No może być zbójem, może być bardzo pożytecznym człowiekiem, ale jest zawodowcem. Zawodowiec to nie męczennik. A tutaj męczennik to jest ktoś, kto świadomie cierpi lub ginie za dobrą sprawę. Stąd kult więźniów politycznych, kult pomordowanych. Piłsudski świetnie sobie z tego zdawał sprawę i mówi, że objąłem władzę, przyjeżdżając do Warszawy prosto z więzienia, bo Magdeburg, w którym on siedział, był więzieniem. No i słuchajcie, propaganda Piłsudczyków to wykorzystywała po mistrzowsku. Wiec, z jednej strony narodowiec, który przedstawia program, mądry, naukowo uzasadniony, a z drugiej strony występuje Piłsudczyk. I Piłsudczyk mówi krótko, proszę Państwa, ile marszałek wycierpiał za Polskę? Najpierw w rosyjskim więzieniu,
później na zesłaniu, później w Magdeburgu. A Włoski co? Parę miesięcy tam posiedział w carskim więzieniu i to dawno, i to wszystko. Już Piłsudczyk wygrał. Narodowcy tego nie rozumieli. Dlatego nasza Liga Narodowo-Demokratyczna nawiązywała do Ligi Polskiej, która była matecznikiem i obozu Piłsudskiego, i Dmowskiego. Ale tą wiedzę mieli tylko członkowie najwyższego szczebla wtajemniczenia Ligi Narodowo-Demokratycznej. Na całe szczęście, proszę was, MSW PRL-owskie nie miało komórki analitycznej, takiej do ewaluacji. I w związku z tym oni takiej analizy nie przeprowadzali. Analizę naszą przeprowadzał Huber na tym wyższym szczeblu wtajemniczenia Esbieńskiego, który działał pod przykryciem, bo już wtedy nie miał etatu w MSW. On był specem od endeków i jechał tym szablonem i nie zauważył w naszym programie i w naszej socjotechnice elementów zaczerpniętych z obozu Piłsudskiego, na nasze szczęście zresztą. No i proszę was, do dziś wielu ludzi nas traktuje jako paleoendeków. A to myśmy byli już dialektyczną syntezą, to Engels się kłania i spirala engelsowska. Dialektyczną syntezą Piłsudczyzny i endecji, z tym, że dobrześmy wiedzieli, że to nie jest dialektyczna synteza, tylko sięgnęliśmy do korzeni Ligi Polskiej, z której się wywodziły Piłsudski i Dmowski. I oni nigdy ze sobą nie walczyli, zauważcie. Jak był zamach majowy, Dmowski nie stanął politycznie na czele przeciwników Piłsudskiego. Sanacja nigdy Dmowskiego nawet nie myślała o jego aresztowaniu czy represjonowaniu. Mógł sobie działać. To są ważne rzeczy, bo na najwyższym szczeblu obaj ci ludzie w gruncie rzeczy współpracowali. Ale któż zna wyższą historię Polski? Chociaż można analizować ich działania i już z tego wyciągać wnioski. No i teraz słuchajcie, gorszą odmianą stereotypu rycerskiego jest stereotyp szlachecki. To jest moja definicja, więc proszę tego nie traktować jako jakieś antyszlacheckie teksty. Sam pochodzę z szlacheckiej rodziny. I to jest analiza precyzyjna, analiza naukowa. To jest gorszy z punktu widzenia wydajności sterowniczej. Tylko pod tym względem oceniam, a nie moralnie, broń Boże. No więc oczywiście szlachta się wywodziła z rycerstwa, tylko później szlachectwo można było dostać już nie tylko na polu chwały, ale i za zasługi polityczne, no biurokratyczne bym powiedział. Niektórzy heraldycy twierdzą, że te herby, które są w czerwonym polu, to za zasługi bojowe, a te w niebieskim to za biurokratyczne. Inni to kwestionują, od razu wam podaję. Ja jestem indyferentny, bo mój herb jest w takim żółto-złotym polu, więc mnie to nie dotyczy. Sprawić jest, proszę sprawdzić w kolorowym herbarzu. Nie jest ani czerwony, ani złoty. Więc ja tu nie badam tych spraw, ale faktem jest, że można było dostać, no niektóre były też lewe nobilitacje. I na ten temat jest kapitalna księga Liber Hamorum Waleriana Nekandy Trepki o tych lewych nobilitacjach, kochani. Niektóre arystokratyczne rodziny przed wojną nie dopuściły do opublikowania tej książki z XVII wieku. A nie będę tam wymieniał tych nazwisk, bo to byłby już grzech obowy. Książka jest raczej trudno dostępna. Dopiero za Gomułki ją wydano w Polsce Ludowej. Ja zobaczyłem na wystawie i patrzę, myślę sobie, pewnie jakaś propaganda i nie kupiłem. A później się od kuzyna, od Oskara dowiedziałem, że to jest super ciekawy materiał źródłowy, ale już nie było w sprzedaży. A niech mi pan powtórzy jeszcze tą książkę, jaki to tytuł.
Valerian Dekanda Trepka, Liber Haborum, czyli Księga Chabów, no po prostu, po polsku. Kapitalne dzieło i proszę was, no ale co to jest ten stereotyp szlachecki już, bo to powiedziałem, tło przedstawiłem, a teraz definicję. To jest stereotyp człowieka, który uzyskał uznany społecznie, awans społeczny. Który uzyskał uznany awans społeczny, gwarantujący mu wyższą pozycję niezależną od skuteczności jego działań. A nawet motywacji. No i tak. Szlachectwo można było zdobyć na polu chwały. Wyższą pozycję. Niezależnie od skuteczności jego działań. I jeszcze co więcej, dziedziczną. U nas szlachectwo było dziedziczne. A w Rosji nie każde, no było tak zwane szlachectwo osobiste, które nie było dziedziczne. Ojciec Lenina miał szlachectwo z racji pozycji biurokratycznej, przysługiwało, a już Lenin nie był. Złośliwi mówili, że dlatego rewolucję wywołał. Sfrustrowany syn szlachecki, nie szlachcic. Więc proszę was, o to chodziło, że no, słuchajcie, no na przykład jeśli chodzi o polskie takie, jakby to powiedzieć, prawo zwyczajowe, to Polska no, oczywiście była monarchią i szlachectwo było pojęciem, które dawało określoną pozycję prawną. Ale w odróżnieniu od Rosji, Niemiec, Austro-Węgier, nie było urzędu heroldii. Na początku dynastii Jagiellonów, za Jagieły, próbowano utworzyć urząd heroldii, który by prowadził urzędowy rejestr szlachciców. I to się nie przyjęło, nie było. Było łacińskie podejście o tym, czy ktoś jest szlachcicem, czy nie. Można się było przekonać na tej podstawie, że nie tylko on sam się uważał za szlachcica, ale co najmniej dwóch szlachciców poświadczyło, że on jest szlachcicem. I to rządowa procedura była i to wystarczyło. Łacińskie podejście. Biurokracji szlacheckiej nie prowadzono. A w cywilizacji bizantyjskiej oczywiście były urzędy heroldii, szlachcicem był ten, to figurował w urzędzie heroldii jako szlachcic. Tytuły arystokratyczne, no to można takie oberszlachcice. Były takie stopnie. Baron nad herbem miał, no normalny szlachcic nad herbem miał koronę z 5 pałkami. W Polsce 6-pałkowych nie było, to tam w niektórych zagranicznych heroldiach występowało. 7 pałek w koronie miał baron. 8 miał wicehrabia, tego też tutaj nie było, to we Francji był vicomte. Jest powieść wicehrabia de Bragelonne. Hrabia miał 9 pałek w koronie, margrabia 10, a książę mitrę książęcą nad herbem. Nawiasem mówiąc, rozmawiałem z ziemianinem, który kończył Akademię Rolniczą w Dublanach pod Lwowem. A tam głównie synowie ziemiańscy, a więc głównie szlachta, studiowali i ta szlachta i arystokracja miała lewicowe przekonania, to burzy stereotypy dzisiejsze. Propagandy i perelowskie zresztą też. I tam się mówiło, że im więcej miał pałek w koronie, tym bardziej czerwony był.
relacja źródłowa z Akademii w Dublanach. Znaczy można powiedzieć, że zwykły szlachcic to taki był różowy, baron to już bardziej przechodził w czerwony, a hrabia to już czerwony, no mam hrabia smutne. Więc tak, taka była sytuacja przed wojną. Nastroje szły w lewo, to jest fakt. Ale obrzydzono tą całą lewicowość przez to, że siłą zaczęto narzucać, wbrew polskiemu stereotypowi. I teraz słuchajcie, zwrócę wam uwagę, że propaganda PRL w pierwszym okresie jakie stereotypy wykorzystywała? Tylko szlachecki, ale bez tej nazwy. To znaczy awans społeczny, czyli przejście do wyższej grupy społecznej. Awans społeczny przez legitymację partyjną, taka neoszlachta, przez wyższe studia, przez stanowisko kierownicze. Natomiast działali wbrew stereotypowi rycerskiemu, bo prześladowali żołnierzy wyklętych, czy niezłomnych, jak to woli nazwać, i robiono męczenników, no, mordowano tych ludzi. Czyli dwa główne stereotypy były przeciw propagandzie PRL-owskiej, a jeden, ten najmniej wydajny socjotechnicznie, no bo on bazuje na motywacjach witalnych głównie, pozycja w stadzie. Proszę was. I to urzędowa pozycja w stadzie, więc po bizantyjsku, a nie po łacińsku. Wbrew temu działano. I teraz jest pytanie do samodzielnego rozważenia. Czy wobec tego ci ludzie, którzy budowali socjalizm, chcieli go naprawdę zbudować? Czy budowali go tak, żeby obrzydzić w Polsce? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że udział agentury niemieckiej był wśród budowniczych socjalizmu olbrzymi, to można wysunąć tezę, że to było robione celowo. Ale to jest oczywiście spiskowa teoria, nie wiem. I na tym kończymy. Jeszcze później na zajęciach już w ciągu roku akademickiego wam podam takich 10 przykazań propagandysty. A tu chciałem sprawy stereotypów tych.